twórcy programu Shotcara przygotowali bibliotekę darmowych przejść. Jednak nie jest ona taka prosta, intuicyjna. Trzeba do niej umieć dotrzeć. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Bierzemy dwa pliki, przysuwamy do siebie. Jeżeli nie możemy tego zrobić, bierzemy prawym przyciskiem myszy usuń. Jeżeli mamy przysunięte pliki, wyłączamy sobie magnesik i wtedy nakładamy na siebie pliki. I teraz wchodzimy w opcję właściwości i tu mamy przejścia. Na tym fragmencie, gdzie jest ten, następuje to nałożenie plików. Pierwsza od góry zakładka, widzimy, tam możemy sobie rozwinąć różne przejścia. Później mamy invert, możemy przemienić sobie kolejność plików. Pod spodem mamy też, jak to przejście ma być płynne, czyli czy bardziej widać klip A czy klip B, jeden pierwszy czy drugi. Możemy sobie też ustawić, jak będzie przebiegało to przejście, czy gładko, czy dosyć tak szybko, czy mocno, ostro. Możemy sobie to wyregulować tymi suwakami i sprawdzić, jak to wygląda. Najważniejsza jest jednak lista przejść. Jeżeli sobie ją rozwiniemy, to widzimy, ile jest tam różnych opcji. Najlepiej sobie po prostu popróbować różne opcje i zobaczyć, jak to wygląda. Ja pokażę Wam teraz kilka opcji. Mogę też dać jakiś filmik, gdzie użyłem dużo tych przejść, takich gotowych. Jako bonus mogę Wam pokazać pewne przejście wir, które weszło do niedawnego patcha. Zobaczcie sobie. W tym celu musimy nie nakładać na siebie pliki, ale oddzielny plik mamy i na końcu tego klipu, albo na początku następnego, wykraiwamy sobie kawałek tego klipu, wycinamy i na tym wyciętym fragmencie zastosujemy filtr wir. I jak widać tu, możemy sobie go sterować, bardziej takie zawirowanie wziąć, albo mniejsze zawirowanie. I też jest to możliwy taki efekt przejścia. Fajnego. Także jeżeli nie chcemy bawić się w jakieś bardziej skomplikowane zabawy z przejściami, mamy gotową, fajną bibliotekę przejść i korzystajmy z niej, bo to naprawdę są fajne, ciekawe rzeczy.